Pewnego razu w małej chatce w lesie żyła mama koza wraz ze swoimi małymi koźlątkami i wiedli szczęśliwe życie. Małe koźlątka były bardzo słodkie, wyglądały jak pluszaki. Mama koza, jak każda mama, kochała swoje dzieci bardzo mocno. Chroniła je przed wszystkimi dzikimi zwierzętami, które żyły w lesie. Pewnego dnia, zanim mama koza poszła do lasu szukać pożywienia, zawołała do siebie swoje małe koźlątka i powiedziała: Kochane dzieci, idę do lasu. Nie otwierajcie nikomu drzwi. Jeśli wilk dostanie się do domu, zje was. Wilk jest bardzo podstępny. Będzie próbował wszystkiego, aby was oszukać i wejść do domku. Więc jak go rozpoznamy? Wilk ma ochrypnięty głos, a mój głos jest bardzo delikatny, więc rozpoznacie go na pewno po jego niskim i ochrypniętym głosie. Kiedy mama koza wychodziła, przypomniała sobie o czymś jeszcze. Odwróciła się do małych koźlątek. A, i jeszcze jedno. Stopy wilka są czarne, a moje są białe, więc możecie go również rozpoznać po stopach. Nie martw się, mamo. Potrafimy się bronić. Możesz na nas liczyć. Mama koza pocałowała swoje małe koźlątka, każde po kolei, i oddaliła się w stronę lasu. Wilk obserwował ich z daleka. Kiedy zobaczył, że mama koza wychodzi, odczekał chwilę i podszedł do chatki, a następnie zapukał do drzwi. Kto tam? Mała kuzko, otwórz drzwi, to ja, twoja mama. Przyniosłam pyszne jedzenie. Ale mała kuzka rozpoznała ochrypnięty głos wilka i nie otwarła drzwi. Nie jesteś naszą mamą! Jej głos jest słodszy i o wiele piękniejszy. Jesteś wilkiem i próbujesz nas oszukać. Wilk bardzo się zdenerwował, gdy nie udało mu się przechytrzyć małych koźlątek. Poszedł więc do sklepu i kupił wielki kawałek kredy. Po zjedzeniu go, jego głos był o wiele delikatniejszy, więc wrócił pod drzwi chatki i zapukał jeszcze raz. Tym razem wilk przemówił delikatnym głosem. Moje małe kuski, otwórzcie proszę. To ja, wasza mama, przyniosłam wam pyszne jedzenie z lasu. Słysząc delikatny głos wilka, mała kuska uwierzyła, że to ich mama i prawie otwarła drzwi, ale wtedy jedna z nich krzyknęła. Zaczekaj, zaczekaj, spójrzmy na stopy przez szparę w drzwiach. Oczywiście, kiedy małe kuski spojrzały przez przerwę w drzwiach, zobaczyły czarne stopy wilka, więc nie otwarły drzwi i krzyknęły: Nie otworzymy ci drzwi! Stopy naszej mamy nie są czarne! Są białe! Jesteś wilkiem! Wilk bardzo się wściekł i odszedł. Poszedł do piekarni. Kiedy piekarz go zobaczył, był bardzo zaskoczony. Jestem teraz wegetarianinem, więc od tej pory będę jadł wypieki. Możesz mi dać jakąś mąkę? Wilk wyszedł z piekarni z torbą pełną mąki. Kiedy przyszedł w okolice chatki, otwarł torbę i wysypał całą mąkę na stopy. Jego stopy były całe białe. Podstępny wilk zapukał do drzwi po raz trzeci. Moje małe kuski, otwórzcie drzwi. To ja, wasza mama, przyniosłam dla was jedzenie z lasu. Najpierw pokaż nam swoje stopy, żebyśmy wiedziały, że to ty, mamo. Wilk pokazał im stopy pokryte mąką. Kiedy małe kuski zobaczyły białe stopy, uwierzyły, że to ich mama i otwarły drzwi. Nagle ich oczom ukazał się wilk stojący tuż naprzeciwko. Małe kuski nie wiedziały, co robić. Zaczęły biegać w kółko i krzyczeć. Pomocy! 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 Nie marnujcie swojego czasu! I tak was wszystkie złapię! Jedna z kuzek schowała się pod biurkiem. Druga kuska schowała się w łóżku. Trzecia weszła do komina. Czwarta ukryła się w kuchni. Piąta schowała się w szafie. Szósta kuska ukryła się za zasłoną. Siódma weszła do olbrzymiego zegara wiszącego na ścianie. Ale przebiegły wilk był szybki i łapał jedną kuskę za drugą, wyciągając je z ich kryjówek. Chodźcie tu, nie uciekajcie! I tak złapię was wszystkie! Powiedziałem dość!
Tylko jednej kuski nie udało mu się znaleźć, tej ukrytej w zegarze. Ale był już najedzony, więc nawet jej nie szukał i sobie poszedł. Nieopodal chatki była wielka polana. Wilk położył się pod drzewem i zaczął głośno chrapać. Niedługo po tym mama koza wróciła do domu. Kiedy zobaczyła otwarte drzwi, wiedziała, że wydarzyło się coś złego i zaczęła krzyczeć. A, moje małe kuski! Kiedy weszła do domu, doznała szoku. Stół i krzesła były poprzewracane, zasłony były zdarte. Na łóżkach panował totalny bałagan. Pościel i poduszki leżały na podłodze. Mama koza szukała swoich dzieci, ale nigdzie nie mogła ich znaleźć. Zaczęła po kolei wywoływać ich imiona, ale żadne z nich nie odpowiadało. W końcu doszła do ostatniego imienia i nagle usłyszała cichy, przerażony głos. Jestem w środku zegara dziadka! Mama koza pobiegła do zegara dziadka i wyciągnęła z niego małą kuskę, po czym mocno się przytuliły. Mała kuska opowiedziała jej o tym, co się wydarzyło, płacząc. Wilk przybył w przebraniu i myślałyśmy, że to ty, więc otwarłyśmy drzwi i wilk zjadł wszystkich. Mama koza była bardzo smutna. Płakała za swoimi dziećmi. Z ostatnią kuską wyszła z domu i szła przez polanę. Po chwili zobaczyła śpiącego pod drzewem wilka. Chrapał tak głośno, że uginały się gałęzie drzew. Mama koza przez chwilę obserwowała wilka. Zdała sobie sprawę, że w jego brzuchu coś się rusza. O mój Boże, czy to możliwe, że moje koźlątka są w jego brzuchu i wciąż żyją? Miała pewien plan. Zwróciła się do swojego dziecka. Biegnij do domu i przynieś mi igłę, nici i nożyczki. Kiedy mała kuska pobiegła, jej mama zebrała 6 dużych kamieni. Po chwili mała kuska wróciła z igłą, nićmi i wielkimi nożyczkami. Mama koza otwarła brzuch wilka nożyczkami. Zobaczyła jedno ze swoich koźlątek. Reszta koźlątek zaczęła się pojawiać po kolei. Wszystkie były całe i zdrowe. Mama koza była niezwykle szczęśliwa. Wszystkie kuski zaczęły się radośnie przytulać. Mamo, mamo, kochamy cię! Mamo, mamo, kochamy cię! Kochamy cię! Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Och, moje kochane kuski, jesteście bezpieczne! Mama koza włożyła do brzucha wilka kamienie, które zebrała, i zaszyła go igłą i nićmi. Wilk spał tak twardo, że niczego nie poczuł, nawet się nie poruszył. Mama koza i jej małe koźlątka szybko się oddalili. Kiedy wilk się obudził i wstał, poczuł, że bardzo boli go brzuch. Pomyślał, że to przez to, że zjadł za dużo koźlątek. Ponieważ jego brzuch był pełen kamieni, bardzo chciało mu się pić. Podszedł do rzeki, aby napić się trochę wody. Ale kiedy szedł, kamienie zaczęły o siebie uderzać. Mój brzuch jest taki ociężały i pełny. Czuję się, jakby kozy, które zjadłem, zamieniły się w kamienie. Chciał się schylić, aby napić się wody z rzeki, ale kamienie były tak ciężkie, że stracił równowagę i wpadł do wody. Pomocy, pomocy! Topię się, pomocy! Wołał o pomoc, ale nikt mu nie pomógł. Kamienie były tak ciężkie, że zaczęły ciągnąć go na dno, aż w końcu utonął. Kiedy kuski i ich mama zobaczyły, co się stało, od razu podbiegły do rzeki. Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Hurra! Od tego dnia mama koza i jej 7 małych koźlątek wiedli spokojne i szczęśliwe życie
ich małej chatce w lesie.